Witam wszystkich w podsumowaniu Złotego Junana ze skiepu o hejbaty, przez którego ogólnie w ostatnim czasie w dość dużej ilości se już przepiłem, ponieważ używałem tej hejbaty do ankiety, używałem także tej hejbaty do wielu różnych innych rzeczy, a więc w dość dużej naprawdę ilości tą hejbatę miałem i w dość dużej ilości se przez tą hejbatę przepiłem. I ogólnie jest to całkiem dobra hejbata, jak najbardziej. Jedna z właściwie aktualnie zlepszych czajnych, które do tej pory piłem, i muszę przyznać, że w sumie po przepicu się przez nią w aż tak dużej ilości, Ty trochę zacząłem nią już nużyć. Ale tak czy inaczej, no, jest to jak najbardziej fajna, czajna hejbata, która parzy się całkiem dobrze, niezależnie od tego, w jaki sposób ją zaparzycie, oraz także jest całkiem wydajna w kolejnych parzeniach. Postawiła ona całkiem fajną słody, co też jest to w tym przypadku bardziej taka słodzić, która występuje w suszonych owocach, o takim ciosieczkę specyficznie innym obliczu, jest ona jak mozy może jakaś pkawa, powiedzmy. Czasami też się dość gosko potrafi zapazić, jak się przesadzi z zaparzeniem. A i ogólnie, w większości sytuacji, jest ona całkiem fajnie zbalansowana, bym powiedział. Nie ma jakiejś dużej goskości, ani niczego takiego. Jak sobie ją oczywiście całkiem dobrze zaparzy. A jeśli chodzi o jej smak, to w pierwszej kolejności powiedziałbym, że ma ona taki smak suszonych czy owoców, właśnie z tym takim zaznaczeniem na suszone owoce. gdzie jest to jakby taki smaczek suszenia się, jakby pojawia takich owoców. Oraz tak zdecydowanie mamy tutaj całkiem sporo wędzenia. To znaczy, może nie jest tak dużo, a jest zdecydowanie mamy tutaj. Dosyć specyficzny smaczek czegoś zwędzonego, takiego wędzenia po prostu w piostrze. Oraz także, jak dobrze sobie ją zaparzy, to gdzieś tutaj diabli ja osobiście wysuwał się taki, jakby smietankowy smaczek. Taki po prostu gęstej smietanki smaczek, gdzieś tutaj, jak mnie wysuwał. Gdzieś może to jest jakieś takie małe, miodowate smaczki. Oraz także, w szczególności, czasami potrafi z niej wyjść do z takiej. Specyficzny smaczek, który osobiście najbardziej bym porównał do, porównał do pestek winogion, ewentualnie do jakichś troszeczkę innych pestek. Czasami może do pestek dyni, czasami może do czegoś innego, o do słonecznika też na przykład bym to dosyć mocno porównał. No, tak czy inaczej, takie pestkowe smaki gdzieś tutaj się pojawiają. Najbardziej chyba takiego takich pestek winogion i słonecznika. Jeste słonecznika taką ze skojubką powiedzmy, ta skojupka słonecznika to jest taki troszeczkę jakby goickowaty smaczek ma i gdzieś tutaj właśnie takie smaczki się pojawiają. Zależy to co prawda też od zaparzenia jakie wykonacie, jak, jak tą hejbatę zaparzycie w jakiś sposób. W niektórych wersjach parzenia więcej jakby takich peskowych smaków wychodzi, w niektórych tego jest znacznie mniej. No i tak czy inaczej, jest tutaj takie fajne pestkowe smaczki, jak najbardziej można poczuć. Największym minusem tej chybaty powiedziałbym, że jest ten właśnie smak takiego wędzenia, który jest jednak jednak bierzecie parzenie i z nim przesadzicie, to wysuwa się tego smaku wędzenia dość dużo właściwie. Jas tak przyćmiewa wszystkie inne smaki. Czasami właśnie tak, niestety tego wędzenia znacznie więcej tutaj potrafi pokazać. I jeśli chodzi o jej parzenie, to jak dwie mnie dwie najlepsze wersje tej chybaty, to była po pierwsze wersja 4 gram susu na 500-ml cały czajniczek i czas parzenia 2 minuty, właśnie tak trochę krócej 2 minuty, bo wtedy się całkiem fajnie ten smak balansował. Następnie drugie pazzenie 3 minuty i każde kolejne parzenie wydłużać od minutę. I właśnie w taki sposób zapozona przez te 2 minuty na cały czajniczek Bajansowała się całkiem fajnie, właśnie najbardziej wtedy smakuje tak fajnie, cejwono z susonymi owocami, z taką fajną smitankowością i z pewnym smackiem wędzenia, tak se najbardziej wtedy fajnie bym powiedział, bajansuje na czarniczek w taki sposób. Podczas gdy jest i zapazy se tą na gaiwan o pojemności 150 ml, używając 3 susu, Wtedy parzenie można wykonać z 30 sekund tylko i każde kolejne wydłużać o kolejne 30 sekund. I wtedy ta hybata też całkiem fajnie balansuje w, taki, w takich proporcjach i wysuwa się z niej więcej tego jakby pestkowego smaku. Jakby napaj ogólnie tutaj tej hejbaty nie jest aż taki mocny, nie jest taki intensywny jak może w przypadku niektórych innych cajnych wychodzi taki bardziej właśnie słabszy, a jest fajnie zbalansowany. I właśnie jak się go zapazy na gajon w taki sposób, gdzie więcej tych smaków pestek wychodzi, no i także na czajnicach, tak jak mówiłem, w takich proporcjach, to on taki całkiem fajnie zbalansowany wychodzi, nie jakiś jest bardzo mocny, a jest po prostu fajnie zbalansowany, troszeczkę słabszy. A więc można powiedzieć, że jest to jest trochę taka słabsza czajna hybata. chociaż no jeśli chcecie, to możecie ją zapazyć mocniej, tylko, że wtedy dużo tego smaku wędzenia wychodzi, oczywiście. Do tego także, że jeśli chodzi o te parzenie na gaiwan, to jako i łącznie miałem w sumie takie trzy paitie tej hejbaty, można powiedzieć, to znaczy z trzech różnych zamówień, to akurat ostatnie zamówienie mam wrażenie, że było jakby najmocniejsze. Hejbata była najmocniejsza i wysuwa się z niej najwięcej smaków wędzenia, przez co 30 sekund na gaiwan, pierwszego parzenia, to już było troszeczkę za dużo, i te smaki się dość mocno takim wędzeniem przyćmiły. No więc powiedzmy, jeśli parzycie na gaiwan 150 używałem używając g Susu. Do czas pierwszego parzenia tak do 30 sekund, a je można go nawet skrócić, bo może akurat, może czy dostać jakąś mocniejszą bajkę tej hajbaty, czy coś w tym stylu. Um, no i tak, no i w sumie tak się ta hajbata zaparza. Nie jest ona całkiem wydajna, jak wspomniałem. Pijwce parzenie jest najbardziej dobie, chociaż kolejne parzenia też smakują dość podobnie do pijwcego. Osłabiają się, a je smakują dospodobnie. Na spokojnie można ją parzyć y, do trzeciego parzenia. Co najmniej, jeśli chcecie, to możecie nawet i do czwartku pewnie to też wypić. Osobiście powiedziałbym, że oceniłbym ją chyba na jakieś 8 z minusem na dziesięć. Tak mi się wydaje, że 8 z minusem to byłaby dobra ocena chyba. No była to całkiem dobra hybata ostatecznie całkiem fajna. Dość dużo jej łącznie wypiłem. Do dość dużej ilości osobom, której ją patrzyłem, też z smakowała. I dużo mi jej jeszcze trochę zostało. Jeszcze będę się przez nią przepijał. Przez długi czas pewnie. No mm. więc tak, to wszystko co mam tutaj chyba do powiedzenia. I do zobaczenia.